W zasadzie ten projekt wziął się z takiej codziennej obserwacji, jak przechodzisz w parku, widzisz na przykład dzieci, które biegają z patykami, uderzają w szczeble barierek mostowych, wydają jakieś przypadkowe dźwięki. I to było takie ciekawe w ogóle, bo ja też jak byłem mały, to tak robiłem. No najpierw jest jakaś idea, założenie, obserwacja, refleksja. Czasem to jest brief projektowy, czasem to zależy od tego, czy to jest właśnie projekt taki akademicki na studiach, czy to jest projekt gdzieś zewnętrzny. No ja na początku dużo myślę. Dzień, w którym dowiedziałem się o wygranej w Make Me, to było uroczyste otwarcie Łódź Design Festival. Była gala i były wyniki. W pewnym momencie pojawiło się duże zdjęcie z tym instrumentem. No i dowiedziałem się, że zdobyłem pierwszą nagrodę. W momencie, kiedy jest tak duża wystawa i dużo osób sprawdza ten projekt, to nie jest projekt stołka w gablocie, na którym nie można usiąść, bo po prostu jest to prototyp, tylko możesz się na tym oprzeć, możesz użytkować ten instrument na różne sposoby, dotykać, jakby zaprasza też osobę zwiedzającą taką wystawę do tego, żeby go przetestował. No i to mi daje feedback w ogóle. Czy to jest dobre? Wyszło, że jest bardzo dobre. Że wszystko się sprawdziło tak jak miało się sprawdzić. To jest na pewno dobry punkt. Wygrana, w sensie pieniądze na realizację dalszych pomysłów. To jest drugi bardzo ważny punkt. No i trzecim punktem jest to, że to jest całe środowisko zarówno projektantów, jak i ludzi, którzy po prostu przychodzą, też są czymś zainteresowani, więc tak jak zdobywa się różnego rodzaju kontakty, to też jest bardzo istotne.